Już od jakiegoś czasu przeczesujemy wszystkie serwisy VOD oraz platformy streamingowe w poszukiwaniu dla was jakichś konkretnych filmów, które moglibyśmy wam polecić. No i nie ukrywam, że mieliśmy z tym mały problem, ale w końcu jest kolejny odcinek. Dzisiaj polecanka trzech tytułów. Szczerze mówiąc, tylko jeden z nich jest filmem. Zanim przejdziemy do omawiania tych tytułów, które przygotowaliśmy dla was na dzisiaj, to mamy do was pytanie. Bo chyba dobrze wiecie, że w związku z tym, że kina są zamknięte, to nie wychodzą nowe paździerze. I nie żebyśmy my za nimi jakoś bardzo tęsknili, ale zdaje się, że wy tęsknicie. Więc kliknijcie sobie chyba po tamtej stronie. Tam będzie ankieta, w której pytamy was, czy chcecie jakiś paździerz, czy nie chcecie paździerza. I jeżeli chcecie, to dajcie znać, który konkretnie film bardzo was mocno zabalał w ciągu kilku ostatnich miesięcy, a którego nie omawialiśmy na kanale ani w formie recenzji, ani w jakiejkolwiek innej, więc może po prostu nadrobimy sobie kilka tytułów, które nawet nie wylądowały na liście paździerzy 2019. No bo wiecie, my sami dla siebie paździerzy nie będziemy oglądać i sami dla siebie ich omawiać, więc jeżeli chcecie, dajcie znać. Jeżeli nie chcecie, to też dajcie znać, że jednak polecanki to jest to, czego potrzebujecie. Tak. Make me believe it! Yes, yes, yes! Zacznijmy może od tego, co jest najbardziej niestandardowe na naszym kanale i ma najkrótszy termin ważności, bo tylko do 7 maja. To znaczy do 7 maja na pewno można obejrzeć to na YouTubie bezpłatnie. I chodzi o spektakl Frankenstein. This is your universe, Frankenstein! Reżyserem tego spektaklu jest Danny Boyle, którego na pewno kojarzycie, bo to reżyser takich filmów jak Trainspotting czy Slumdog Millionaire chociażby. A główne role grają tutaj Benedict Cumberbatch i Johnny Lee Miller, którego pewnie też znacie z Trainspotting choćby. Tak. I koncept już jest bardzo interesujący, ponieważ już od samego początku, kiedy ten spektakl wystawiano na deskach teatru właśnie National Theatre, to wystawiano go w dwóch różnych wariantach. W jednym potwora grał Cumberbatch, a Frankensteina właśnie Miller, a w drugim odwrotnie. I tak co noc zmieniali się, powiedzmy, w tych rolach głównych. Ja tylko tutaj dodam, że widziałem wyłącznie wersję z Cumberbatchem w roli potwora, a ty widziałaś także drugą, więc masz tutaj to porównanie, ale myślę, że właśnie to porównanie jest najciekawszą rzeczą, którą można zrobić z tym spektaklem. To znaczy zobaczyć, w jaki sposób aktorzy mogą podchodzić do tej samej roli na zupełnie różne sposoby. I serio, te interpretacje dwóch różnych aktorów w dwóch różnych rolach są zupełnie inne. Mhm. Nie spodziewałam się tego, myślałam, że będzie znacznie więcej podobieństw, a ostatecznie nawet powiedziałabym, że wydźwięk trochę się zmienia w zależności od tego, która osoba gra którą postać. Jeżeli chodzi o samą historię przedstawioną w tym spektaklu, no to raczej opiera się ona na perspektywie właśnie monstrum, które zostało obudzone, pobudzone do życia i różnymi sposobami, różnymi spotkaniami zaczyna się uczyć być człowiekiem. Bo Wiktor Frankenstein jakby zostawia swoje dzieło samo sobie i tak naprawdę opuszcza je. Klasyczna opowieść o Frankensteinie oraz jego monstrum, tyle że podana w taki bardzo, powiedziałbym, minimalistyczny dosyć sposób, bo scenografii tutaj nie mamy jakiejś bardzo rozbuchanej, powiedzmy, na scenie. Mamy kilka dosłownie obiektów, często jakiś taki malutki budynek. To, co jest ciekawe, to to, że mimo że ta historia jest taka bardziej horrorowo, thrillerowo, egzystencjalna, powiedziałabym, trochę filozoficzna, to jest tam sporo komedii, jak no na ten temat. No sporo humoru, tak. I też widać to było po publice, że jednak potrafią się bawić na tym dobrze. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą dla mnie podczas oglądania tego spektaklu była ta cielesność, ta fizyczność bohatera, szczególnie na samym początku, kiedy mamy do czynienia z tym jakby narodzeniem, powiedzmy się, tego monstrum, no to faktycznie tam po prostu reżyser zostawia aktora z widownią sam na sam i w tym momencie uczestniczymy w całym tym procesie, kiedy on stara się stanąć na nogi. I to już jest fascynujące od tych pierwszych scen, a później robi się całkiem interesująco, jeżeli chodzi o te konfrontacje. Jeżeli znacie opowieści o Frankensteinie, no to nie będzie tutaj być może wielu zaskoczeń, ale jest to podane w takiej formie, że naprawdę dobrze się to ogląda, a przede wszystkim aktorzy naprawdę dają radę. Tak, i tutaj kolejna moja uwaga, jeżeli macie czas na to, żeby obejrzeć wyłącznie jedną z tych wersji, zastanówcie się dobrze, bo moim zdaniem przynajmniej potwora jest na ekranie więcej niż Wiktora Frankensteina, więc jeżeli na przykład jesteście fanami Benedicta Cumberbatcha, to proponuję wam poświęcić czas na tę wersję, w której właśnie Cumberbatch jest monstrum. No i co? No ja wam powiem szczerze, że
polecam się z tym zapoznać. Jedna uwaga, trzeba znać język angielski. No niestety nie ma polskiego tłumaczenia. Nie ma polskich napisów, są oprócz angielskich napisów napisy ukraińskie i rosyjskie, zdaje się, więc no jeżeli znacie któryś z tych języków, no to też zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o samą znajomość języka angielskiego, to moim zdaniem wystarczy taki poziom średnio zaawansowany, bo też nie mówią aż tak znowu dużo w tym spektaklu. A nawet jeżeli będziecie mieć problem, że coś wam umknie faktycznie z treści, to myślę, że i tak sporo można wyciągnąć z kontekstu, bo historia jest bardzo prosta tak naprawdę. Zdecydowanie polecamy ten spektakl. Macie dosłownie kilka dni na to, żeby go obejrzeć, przynajmniej legalnie, dostępny w Polsce. Więc jeżeli już widzieliście ten spektakl albo mieliście go okazję obejrzeć wcześniej, kiedy był emitowany podczas NT Live w multikinach, no dawajcie znać w komentarzach, co myślicie oczywiście na temat samego spektaklu oraz kreacji głównych bohaterów. A jeżeli jeszcze spektaklu nie widzieliście, to gdzieś tam w opisie na dole na pewno zostawimy wam linki, w które możecie sobie kliknąć i od razu oglądać. Druga rzecz na naszej liście polecanek to film dla odmiany, bo film, który też polecaliśmy wam w materiale o najlepszych filmach 2019 roku, on jeszcze wtedy nie miał swojej polskiej premiery, czekaliśmy te kilka miesięcy na to, żeby się pojawił w kinach, żeby więcej ludzi mogło go obejrzeć, no niestety do tego nie doszło, ale pojawił się na VOD i można go normalnie, legalnie obejrzeć. Tak, bardzo się cieszymy, że wreszcie szeroka publiczność może go obejrzeć, bo my widzieliśmy go pierwszy raz podczas festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, on później miał taki bardzo duży tour festiwalowy, bo wydaje mi się, że pojawił się na większości polskich festiwali. I jest to film Nic nie ginie Kaliny Alabrudzińskiej. Jakiś czas temu Szkoła Filmowa w Łodzi ruszyła z taką inicjatywą, że dyplomy aktorskie tworzą w formie takich pełnometrażowych filmów, które być może trafią do takiej kinowej dystrybucji i to jest kolejny taki projekt po Monumencie Jagody Szelc, którym zachwycaliśmy się bardzo, bardzo mocno, niejednokrotnie, w niejednym materiale. I cała inicjatywa polega na tym, że każdy z aktorów, który występuje w tym filmie, musi mieć swoje ustawowe 5 minut i tak jest skonstruowany ten scenariusz, że nie mamy tutaj właśnie jednego głównego bohatera, czy powiedzmy dwóch, tylko mamy kilka nazwisk właśnie świeżo upieczonych aktorów, którzy mają okazję się wykazać w takim filmie. I tutaj punktem wyjściowym dla fabuły tego filmu jest terapia grupowa, na której po prostu znajdują się bohaterowie tego filmu i każdy z nich ma jakiś konkretny problem i z jednej strony obserwujemy ich zachowanie właśnie podczas tej terapii, ale pojawiają się też sceny wyjaśniające na przykład skąd się to bierze albo co robią ze sobą po tym, kiedy teoretycznie w jakiś sposób przepracowali te problemy. Mhm. W jakiś sposób też zarysowują takie faktyczne otoczenie dla tej postaci. Jak dla mnie w ogóle sam pomysł wyjściowy już jest super, to znaczy, że faktycznie mamy terapię, mamy kilka postaci na ekranie i faktycznie każdy z nich może się w jakiś sposób uzewnętrznić i spróbować przepracować swój problem dzięki terapeucie i dzięki temu, że może zmierzyć się także z innymi osobami. Mamy tutaj do czynienia z taką próbą nawiązania dialogu z innym człowiekiem. I chociaż problemy tych bohaterów są bardzo różne i wynikające z różnych rzeczy, to co ich łączy, to jest w pewnym sensie samotność. Ale wiesz co, zaskakujące dla mnie w tym filmie było to, że nie mamy tutaj do czynienia z takimi powiedzmy rozbuchanymi sprawami, z jakimiś takimi problemami większymi niż życie, że nie wskakujemy tutaj na takie wysokie C. To są bardzo przyziemne rzeczy, które dzieją się albo z nami, albo z naszymi znajomymi. Bo jeżeli ubieramy całość w formie takiej terapii, to trudno oczekiwać, że nagle na przykład zrewolucjonizujemy życie każdego z tych bohaterów w ciągu jednego posiedzenia. To są małe rzeczy, po których ci bohaterowie są w stanie być może troszeczkę bardziej otworzyć się na drugiego człowieka, być może zrozumieć problem, który mają i skąd on się tak naprawdę bierze. I najważniejsze jest to, że całość jest podana w taki lekki i przystępny mimo wszystko sposób. Dużo tutaj jest takiego humoru, którego bym się nie spodziewał. Bo to jest, tak jak sama Kalina mówi, smutna komedia. Jest w tym mnóstwo serducha do bohaterów, do ich problemów, jest w tym mnóstwo prawdy i to, co dla mnie jest cudowne w tym filmie, to są dialogi, które w ogóle nie brzmią, jakby zostały kiedykolwiek napisane, tylko jakby się tym aktorom rzuciło, że mają taką postać i wyobraźcie sobie, co ona by powiedziała. Tak, to jest jeden z tych filmów, po których od razu zacząłem się zastanawiać, jak wiele z tego to jest improwizacja, jak wiele zostało napisane faktycznie, jak wiele zostało przedstawione przez aktorów za pomocą tego konkretnego tekstu. No i tutaj już od razu widać rękę reżyserki i ucho do dialogów, to znaczy wszystko to ma sens i można uwierzyć w ten świat przedstawiony, niezależnie od tego, jak wiele wiemy o tym świecie, bo naprawdę ci bohaterowie porozumiewają się ze sobą tak, jak normalnie ludzie się porozumiewają, jakbyśmy byli częścią tej terapii w jakimś sensie. To znaczy kamera była takim
jednym dodatkowym uczestnikiem. Tak, i w ogóle wydaje mi się, że tutaj też praca kamery ma ogromne znaczenie w tym filmie. Mhm. Faktycznie portretuje się bohaterów tak, jakbyśmy z nimi siedzieli w tym kółeczku. I jest w tym właśnie mnóstwo ciepła, mogą być wzruszki, także uważajcie. Jeżeli tak jak my lubicie obserwować debiuty aktorskie albo w ogóle debiuty polskie i potem śledzić poczynania konkretnych aktorów, którzy być może za parę lat wystąpią w jakichś naprawdę dużych rzeczach, no to to będzie zdecydowanie gratka, bo ja uważam, że absolutnie każdy tutaj spisał się na medal. Tak. Nie ma tutaj jakiegoś słabego ogniwa, które sprawiałoby, że jakoś gorzej myślę o tym filmie, tylko naprawdę każdy ma jakiś taki swój charakter. Poza oczywiście wspaniałymi studentami, którzy dali z siebie wszystko, ja bardzo się cieszę, że jako terapeutę mieliśmy tutaj Dobromira Dymeckiego, którego no, ja oglądałam spektakle dyplomowe z filmówki i cieszę się, że mimo, że on swojego filmu nie miał, to jakby tutaj dano mu taką szansę, bo Dobromir na ekranie zawsze spoko. Widzieliśmy też kilka krótkich metraży z jego udziałem i naprawdę za każdym razem pokazywał się z jak najlepszej strony. Bardzo mu prywatnie kibicujemy i mamy nadzieję, że będzie się pojawiał w większej liczbie tego typu produkcji, albo być może nawet większych w końcu, bo im więcej Dobromira na ekranie, tym lepiej. I tak na koniec, moim zdaniem to jest bardzo wartościowy film, nawet jeżeli nie interesujecie się polskim kinem, więc idźcie na tego playera i oglądajcie i piszcie nam, co sądzicie, a jeżeli już obejrzeliście ten film właśnie albo na VOD, albo wcześniej na festiwalach, to dawajcie znać, co wam się najbardziej w nim podobało. I możemy się i trochę ponudzić, i trochę też nawet pobyć świrusami. Kolejna rzecz, którą chcemy wam dzisiaj polecić, to serial. I to w dodatku serial młodzieżowy. Ona stolatka. I to w dodatku z Netflixa, czyli coś, do czego ja jednak podchodzę ze sporą rezerwą i w tym wypadku okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. A mówimy o serialu Never Have I Ever, czyli po polsku zdaje się Jeszcze Nigdy? Ale bardzo szybko zmieniliśmy swoje nastawienie do tego serialu, bo faktycznie podchodziliśmy do niego tak, że o, zobaczymy, z czym to się je w ogóle, czy tym razem się udało może na tym Netflixie. No ale bardzo szybko, bo po jakichś dwóch odcinkach okazało się, że jest tam sporo ciepła, sporo jakiejś takiej refleksji, sporo takich trafnych dosyć obserwacji na temat właśnie współczesnych nastolatków, które mierzą się z tym problemem dojrzewania, powiedzmy, i z tym szukaniem własnej tożsamości. No i okazało się ostatecznie, że w jeden wieczór machnęliśmy cały sezon. To, co mnie się bardzo podoba w tym serialu, to to, że nasi bohaterowie nie są tutaj mili, albo niemili, albo fajni, albo niefajni. Są po prostu tacy, jacy są. Są nastolatkami. Ciekawa jest perspektywa, z jakiej w ogóle przyglądamy się poczynaniom tych nastolatków, ponieważ w tym serialu mamy narratora wszechwiedzącego, którym jest John McEnroe. Tak, ten tenisista. Wow, it's me. Small world. I w jednym odcinku jeszcze Andy Samberg tak gościnnie jest narratorem odcinka. I to jest bardzo ciekawy zabieg w ogóle, ponieważ mamy jednocześnie wszechwiedzącego narratora, ale jednocześnie odnosi się też do własnego życia w kontekście wydarzeń, o których opowiada. Tak, i tak jak mówi na samym początku, że być może to w tym momencie nie ma za dużo sensu, dlaczego on w ogóle opowiada tę historię, ale faktycznie później okazuje się, że ma. I już na samym początku uderzają nas dosłownie dwie bomby, ponieważ okazuje się, że nastoletnia nasza główna bohaterka Davy mierzy się nie tylko z problemami takiego właśnie dorastania, ale też jest bardzo świeżo po pierwsze śmierci swojego ojca, a po drugie po tym, że z niewyjaśnionego powodu wylądowała na kilka miesięcy na wózku inwalidzkim. Tak, jej nogi odmówiły posłuszeństwa. Tak po prostu. Straszne rzeczy generalnie. Poza tym, hej, jest 15-letnią hinduską, żyjącą w Stanach, reprezentuje pierwsze pokolenie swojej rodziny, które urodziło się w Stanach, więc wydaje mi się, że to już samo może być problemem ze względów takich kulturowo-tożsamościowych, powiedzmy. No ale też sama figura ojca, ta brakująca, jest też problematyczna z tego względu, że ona była oczkiem w głowie tego ojca i ten ojciec tak naprawdę spajał tę rodzinę, a jednak relacja z matką jest dużo bardziej burzliwa, dużo bardziej taka, dużo jest tam rzeczy, które gdzieś od jakiegoś czasu się kumulują i czekają tylko aż, żeby eksplodować. Tak, i które zdecydowanie nie działają dobrze. Zresztą sama nasza bohaterka jest bardzo wybuchową osobą, uczęszcza na terapię. Poza tym jest świetną uczennicą. I konkuruje ze swoim największym rywalem o najwyższe stopnie. A jednak w którymś momencie celem jej życia staje się to, żeby mieć chłopaka i to
najprzystojniejszego chłopaka w szkole. Więc te wszystkie problemy gdzieś tam niby odchodzą na dalszy plan, a na miejscu numer jeden jest właśnie ten facet, którego ona chciałaby mieć dla siebie, niezależnie od tego, czy jest mądry, czy jest głupi, ale ma być super przystojny. I potem te wszystkie jej plany zaczyna oczywiście życie gdzieś tam rewidować. I za cały ten serial odpowiada Mindy Kaling, którą możecie kojarzyć chociażby z The Office albo z sketchy SNL, która także jest hinduskiego pochodzenia, więc siłą rzeczy tutaj jest dużo wątków takich, powiedziałbym, autobiograficznych albo takich ważnych dla niej bezpośrednio. Wydaje mi się, że ona nawet główną bohaterkę nazywa w pewnym sensie w wywiadach swoją alternatywną, młodszą wersją. No bo jednak akcja serialu rozgrywa się teraz. I to jest taki serial, o który bardzo mocno się bałem na przestrzeni kolejnych odcinków, bo bałem się, że w pewnym momencie on mi się gdzieś tutaj załamie, że pojawi się coś, co zepsuje mi tę misternie budowaną konstrukcję. Okazuje się, że do samego końca jest tu jakiś pomysł na to, jak konkretne wątki poprowadzić i być może niektóre rzeczy są potraktowane nieco zbyt skrótowo albo porzucamy pewne rzeczy kosztem innych. Mhm. Natomiast do samego końca jest w tym jakiś konkretny zamysł i ogląda się to bardzo, bardzo dobrze. Tym bardziej, że pojawia się tutaj taki element, powiedzmy, frustracji czy takiej obawy przed tym, co nasza główna bohaterka zaraz zrobi. No właśnie, bo tutaj dwie kwestie się pojawiają. Po pierwsze, mamy tego narratora, który jest dorosłym człowiekiem, więc daje nam perspektywę właśnie trochę takiego odwzorowania tego, co dorośli ludzie mogą sobie myśleć, oglądając seriale dla nastolatków. Z drugiej strony mamy tutaj też bardzo sprytny komentarz do tego, co dzieje się w Riverdale. Na przykład. I co jest takim teoretycznie wzorem tych teenage drama. I bardzo się cieszę, że nasza właśnie główna bohaterka jest najmądrzejszą dziewczynką w szkole. To tym bardziej świetny buduje kontrast, kiedy ona robi najgłupsze rzeczy na świecie i podejmuje tak absurdalne decyzje, że my jako dorośli ludzie patrzymy i po prostu łapiemy się za głowę. Jednocześnie trzymamy sztamę z tym narratorem, który także bywa ironiczny, bywa powiedzmy sarkastyczny, potrafi skomentować głupotę tego konkretnego zagrania naszej głównej bohaterki. No i jest to serial, który dostarcza masę radochy. Oczywiście pojawiają się tam wątki, które są być może bardziej takie błahe. Pojawiają się też jakieś żarty, które nie do końca mi, powiedzmy, siadły, czy tam wątek na przykład tego otyłego chłopaka, z którego robią trochę taki też comic relief. I trochę mi to zazgrzytało, to znaczy moim zdaniem ten serial ma trochę więcej klasy niż niektóre wątki, które są tutaj poruszane i które mu tej klasy odrobinę odejmują. On ma fabularnie więcej klasy niż żarty, które sobie pozwala. Się czasami pojawiają, tak. Ale ja i tak polecam. Tak. Zdecydowanie, bo wciągnęliśmy ten serial w jeden wieczór i kiedy kończył się ostatni odcinek, byliśmy w szoku, że to już jest ostatni odcinek, chcieliśmy więcej. Bo nawet te relacje, które się budują gdzieś tutaj między bohaterami i ten taki trójkąt miłosny, do którego dochodzi w pewnym momencie, ale bez spoilerów, robi się naprawdę interesujący. Także spośród wszystkich seriali o nastolatkach dostępnych na Netflixie, to myślę, że to jest najciekawsza propozycja obok takich rzeczy jak, powiedzmy, Atypowy, czy Ania, nie Anna. Jest w tym po prostu więcej sensu, więcej serca. Na pewno jest to najlepsza propozycja z tych najnowszych rzeczy, które widzieliśmy na Netflixie, bo wydaje mi się, że czasami trudno jest zrobić serial o nastolatkach, który będzie zjadliwy dla dorosłych ludzi. I albo się to robi na poważnie, tak jak Euforię na przykład, albo trzeba zrobić to właśnie na komediowo, ironicznie, z taką perspektywą już, że hej, te czasy są już za nami, młodość rządzi się własnymi prawami. Więc jeżeli obejrzeliście już ten serial, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na jego temat, a jeżeli go nie oglądaliście, to uważamy, że warto poświęcić mu przynajmniej ten jeden wieczór, bo to jest taka satysfakcjonująca rozrywka, powiedzmy, pozostawiająca jednak widza z jakąś refleksją, z jakimś takim... A pośmiać też się można nie raz, nie dwa. Zdecydowanie. No więc to wszystko od nas w dzisiejszym odcinku z polecankami. Oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje konkretnych filmów, które obejrzeliście ostatnio na platformach streamingowych i VOD i które was w jakimś sensie zachwyciły, to dawajcie znać w komentarzach, może faktycznie po nie sięgniemy, bo mamy zdecydowanie problem ze znalezieniem czegoś, co możemy z czystym sercem, z czystym sumieniem polecić. Tak, ale naprawdę oczekujemy, że te propozycje będą takie dobre, a nie na zasadzie, że a można obejrzeć, jeżeli ktoś ma czas. Tak, nie, okay? Nie platforma, nie Taylor Rake ocalenie, tylko coś naprawdę dobrego. Zatem to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie nas złapać między odcinkami, to proponujemy wam, żebyście wskoczyli na nasz Instagram, bo tam publikujemy najwięcej takich rzeczy
pomiędzy? Tak. A w międzyczasie pracujemy już nad czwartym odcinkiem słowniczka filmowego, do którego też was zachęcamy do oglądania, bo naprawdę mnóstwo czasu na to poświęcamy i jesteśmy z tego cyklu w ogóle bardzo zadowoleni, więc mamy nadzieję, że wy także coś z niego wyniesiecie. No. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.